Estamos a rodar nos acertadores, sem nada bem, se foi esse, temos uma nada a dizer. Ahora sí, yo llamo a ti, yo creo que está no y amenazo me hace de este incinerator. Y. Ahora sí, no tengo que uważar, ya. Ya, no tiene estancia tan rápido. No, no, pues. Yo tengo que entrar para 5 minutos, cruce y ya te vendió otro 5 minutos dłużej. Myślę, że nikomu nic się nie staje. No i teraz wszystkie drzwi są otwarte. Dobrze, udane zatrzymanie premia jest, więc jedziemy dalej. Chciałbym wam, drodzy państwo, pokazać tą kabinę, ale coś mi nie działa obracanie. Nie wiem, czym to może być spowodowane. Ja to już z tym problemem się borykam od bardzo długiego czasu. Dopiero muszę włączyć swojego trackera i wtedy już się mogę ładnie odwracać. Mam to wyłączone, to nie wiem. A nie, nic. Nie wiem, dziwne. Ojej. Już myślałem, że przekroczymy dozwoloną prędkość. Ale nie udało się wybrnąć z sytuacji. No i jesteśmy na kolejnej stacji o czasie. A nie możemy puścić hamulca, bo to jest górki. No właśnie. I tu powinniśmy dopiero tamten odcinek kończyć. Dobrze, jedziemy, jedziemy. Pamiętajmy, żeby się tu nie obijać, że musimy mieć dynamiczny rozruch. Bardziej, że tu jest mały kawałek do stacji. Jakieś ostrzeżenie dostaję. A nie wiem przed czym to było, chyba przed tym, że stacja. A
jesteśmy jakimś dziwnym cudem minuty przed czasem. No dobrze, pół minuty przed czasem. Czyli ta misja, naprawdę, ten poziom trudności to jest nie wiem skąd wzięty. Nie pozostaje nam nic, jak tylko poczekaj na obiad. Kto tam trąbi? Ktoś trąbił. King's Cross via Stevenage. No i znowu już punktualnie odjeżdża. Czy rozpędzimy się do 70 przejęciu przed 70? Może nam się to udać, ale może się to nie. Możecie wstawić, drodzy Państwo, w komentarzach. No, udało się. Czy nie do końca udało się wyhamować? I się ma dojeżdżamy coraz bliżej do tego Londynu, na jakieś przecinki się zaczyna. Dobra, 54:10 mamy to być. Na spokojnie do tej godzinki wyhamujemy. I punktualnie otwieramy drzwi. Dobrze, jedziemy do Aleksandra Plac.
I dynamiczny jest ten sprzęt, dynamiczny. I naprawdę fajne rzeczy porobić. The green. Terry's depot, coś tam. No, tu jesteśmy prawie 30 sekund przed czasem. A, 20, bo sobie zanim to na spokojnie dohamujemy. Będzie się będzie. No. Zdajemy sobie radę z tym rozkładem świata. Zapiszmy sobie jeszcze przebieg symulacji. No i na wszelki wypadek, jakby coś się miało wydarzyć złego. Lepiej mieć, jakby miał, nie wiem, grę wywalić. No, dane zatrzymanie, więc idziemy dalej. Co to się stało, że znowuż 20 klatek jest, a nie 30? Dobra, 35 mamy być. Jest pięknie. Myślę, że o 5 sekund to nam się kłócić akurat nie będą. A u nas w Polsce są opóźnienia o 5 minut i się nie kłócą, a tu o 5 sekund się nie powinno. Naprawdę. Zresztą, co to opóźnienie 5 sekund?
Ja się nikt na to nawet nie patrzy. No, Hani, kaj. Już otworzyłem drzwi, najmniej otworzenia drzwi, a jeszcze się pociąg dobrze nie zatrzymał. No to odgłosy. Semafory tutaj mi się podobają. Te samoczynne, to pokazują dwa bloki do przodu, nie? Dobrze, i jedziemy dalej. A, bo teraz będzie ta stacja i potem będzie ten James Cross, nie? London. No to będziemy mieli 10 sekund do opóźnienia. Ciekawe, czy o 10 sekund do opóźnienia się będą kłócić, czy też nie. Zobaczymy. No i drodzy Państwo, dowiecie się już za chwilę. Zdawałoby się, że jest tu płaska, a jednak gdzieś tam pociąg lekko się stacza. Nie jest maszyna, że... Tory są proste. I wyszła nowa wersja maszyny, a ja zamiast nagrywać maszynę, to ja Train Simulator nagrywam. No cóż.
Jej, panie. Dobra, bo tam 45 będzie. Dobra, hamaj. Potem będzie Just Watch Stanel. Lancy. Naprawdę, jakie zaawansowane układy to robią. Dobra, i następny semafor jest na stoi. Odrzucony. Oczywiście. Jejku. No to już... złotego medalu. Nie będzie. Tylko srebrny. No nie o to mi do końca chodziło, no dobrze. Dobra, mamy zezwolenie, z tego co widzimy. Na peron 9. Pokazuję. Tu znowuż awaryjny. No ja tam nie bawię się tak. Przejdź na spokojnie sobie dojeżdżałem pod cena. No dobra. Stój tu i tu. Opuść ten pantograf, zaraz światło i... idziemy na kolację. Ale już trik. A stoi gdzie włożyć. I to ile jeszcze? Z tego Londynu to właściwie po drugiej stronie tam chyba nie ma przelotów. Nie? Nie, nie ma. Zresztą jakby gdzieś szły dalej teraz. Była udana jazda, no nie była do końca udana.
No, ale srebro jest. Dobrze, drodzy Państwo, więc w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.